Karawaning w Polskim Związku Motorowym to nie tylko forma turystyki i sposób na wypoczynek. To również sport, rywalizacja i pogłębianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Corocznie kluby zrzeszone w PZM są organizatorami 3 rund karawaningowych Mistrzostw Polski i Młodzieżowego Konkursu Karawaningowego. Podczas zlotów ogólnopolskich, na których rozgrywane są mistrzostwa, uczestnicy rywalizują w konkurencjach sportowo-rekreacyjnych związanych z motoryzacją oraz stawiają czoła testom z przepisów ruchu drogowego. Mówiąc o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, należy również wspomnieć o pierwszej pomocy medycznej w sytuacjach spotykanych na drodze. Jak widać, wszystko odbywa się w formie rywalizacji, ale przyswojona wiedza jest bezcenna i może być przydatna w każdej chwili w życiu codziennym. Do rywalizacji bardzo chętnie przystępuje młodzież w wieku od 10 do 18 lat. Konkurencje sportowe są dostosowane do wieku uczestników, a testy z wiedzy przepisów prawa o ruchu drogowym ograniczają się do zakresu wiedzy na zdobycie karty rowerowej. Dzięki współpracy z Biurem Turystyki Motorowej Travel w każdym sezonie kalendarz zlotów karawaningowych Polskiego Związku Motorowego zawiera około 50 imprez o randze okręgowej, ogólnopolskiej, a także międzynarodowej. Kilkanaście klubów co weekend w różnych częściach kraju przygotowuje zlot ze średnią frekwencją wynoszącą około 50 załóg. Serdecznie zapraszamy do udziału w zorganizowanej turystyce karawaningowej.